Początek grudnia to czas, kiedy swoje wielkie święto obchodzą wszyscy górnicy. Barbórka to nieodzowny element kopalnianej codzienności i moment, kiedy ożywają najpiękniejsze tradycje, odbywają się uroczyste akademie i bale barbórkowe. Jedna z takich akademii odbyła się 1 grudnia w sali zbornej kopalni węgla brunatnego Turów. Szanowni Państwo, niezwykle serdecznie witam Was wszystkich w kopalni Turów na uroczystych obchodach Dnia Górnika 2015. Dla kopalni, która z węgla wyrosła, Barbórka jest świętem szczególnym i symbolicznym. Świętem, które obchodzimy co roku bardzo radośnie i uroczyście. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele wielu urzędów oraz instytucji oraz przede wszystkim górnicy Turowa. Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach mówili o wielkim znaczeniu przemysłu węglowego i zaznaczali, jak ważny jest jego ciągły rozwój. Żeby wyrazić nadzieję. Nadzieję na to, że nie będą już więcej łamane prawa pracownicze, że odzyskają podmiotowość związki zawodowe, że politycy będą patriotami gospodarczymi, że politycy będą mieli długofalową, dalekosiężną strategię dla naszego kraju. Ta nadzieja, że tak będzie, myślę, jest czymś, co nas dzisiaj może jednoczyć. To jest nadzieja dla Polski, nadzieja dla Polaków. To jest nadzieja również dla państwa. Ale tej nadziei nie byłoby bez ludzi pracy, bez państwa. I dlatego chylę przed Państwem czoła. Szczęść Wam Boże. Rzeczywiście zawsze, jak tutaj jestem, a staram się być, podkreślam, że bycie górnikiem, bycie przedstawicielem górniczego stanu, to nie jest tylko byciem w pracy, to nie jest tylko wykonywaniem zawodu. To jest tworzenie i przechowywanie wspaniałej polskiej tradycji i to jest stworzenie i kultywowanie tej tradycji. I za tę tradycję, za tę dumę, z jaką nosicie górnicze mundury, bardzo Wam dziękuję. Chcę podziękować też za Waszą pracę, za codzienny trud i pogratulować tym odznaczonym, uchoronowanym i nagrodzonym. Może zacznę od tego, że żywo w pamięci mam Akademię w Elektrowni Turów i pamiętam wiele słów, które tam padło i jednym z nich była optymalizacja zatrudnienia. Jestem niezwykle wdzięczny, że dzisiaj tu w Turowie, w kopalni, nikt nie ośmielił się tego słowa użyć. Myślę, że nie sposób nie wzorować się na wystąpieniach naszych parlamentarzystów. Myślę, że mówiąc o etosie pracy górnika, o jej ważności, o powszechnym szacunku, o wielkiej, ale to naprawdę wielkiej miłości do swojej pracy, my wszyscy oddajemy jej należny szacunek. Nikt chyba dokładniej, jak my, bogatnianie, nie wie, jak wielki związek ma nasza gmina z kopalnią i elektrownią Turów. W trakcie Akademii padło wiele ciepłych słów i życzeń. Górnikom dziękowano za codzienny trud i poświęcenie, życząc wielu zawodowych sukcesów, wytrwałości i konsekwencji w działaniu, a także pomyślności i szczęścia w życiu osobistym. Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? Wierzcie, że Barbara opiekuje się wam i wyprasza obfitość błogosławieństwa i łask na każdy dzień. Kiedy podejmujecie pracę, westchnijcie do niej. Oj, święta Barbara. I myślę, że jako ludzie wierzący wiemy, że ona jest tuż obok. Życzę Państwu tego, żeby przy jej stawiennictwie osiągać te sukcesy, marzenia, realizować nadzieje, o których tutaj tyle było powiedziane. Podczas tego niezwykłego święta chciałem życzyć całej braci górniczej Turowa wszelkiej pomyślności. Życzę, aby zarówno to bezpieczeństwo moralne, ale również finansowe było zapewnione przez kolejne lata, żeby nasz Turów zyskiwał coraz większą autonomię, żeby zaangażowanie górników było zawsze właściwie
i należycie wynagradzane. Życzę, aby to serce, o którym dzisiaj była mowa na Akademii, dalej towarzyszyło i pragnę zapewnić o pełnej gotowości do współpracy, do wszelkich działań takich, które na linii gmina Bogatynia, kopalnia węgla brunatnego Turów będzie właściwa i będzie z pożytkiem zarówno dla mieszkańców Bogatyni, jak i kopalni. Uroczystość barburkowa była również okazją, by uhonorować zasłużonych pracowników kopalni i nagrodzić ich za wieloletni trud. W trakcie Akademii nadano wiele wyróżnień oraz odznaczeń. Akademia zakończyła się koncertem orkiestry kopalni węglem brunatnego Turów.